W styczniu swoje dni obchodziły babcie i dziadkowie. Po kameralnym świętowaniu przyszła pora na wielką muzyczną ucztę. Władze gminy Nędza zaprosiły seniorów na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka w iście biesiadnym stylu. 3 lutego hala sportowa w Nędzy wypełniła się po brzegi. Tym razem jednak nie było tu rywalizacji sportowej. Mieszkańcy zostali zaproszeni na koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pierwszy koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Mam nadzieję, że nie ostatni, że będzie to już impreza taka na stałe, wpisze się w kalendarz naszych imprez tutaj w Nędzy. Od dłuższego czasu chodził gdzieś pomysł po głowie, żeby w czasie karnawału coś zorganizować. No i udało się i to jest najważniejsze. Czy znajdzie pani gdzie indziej gminę, gdzie wójtem jest babcia? Więc z tego powodu między innymi pomyśleliśmy o tym, że te babcie jeszcze w tej chwili są w takiej kondycji, a dziadkowie chcąc nie chcąc muszą tą kondycję też utrzymać, że na pewno jeżeli będziemy cokolwiek dla nich organizować, to frekwencję mamy 100%. Najważniejsi, jak dla każdego, babcia i dziadek najważniejsze. Zrobiliśmy odpowiednią ilość zaproszeń i te zaproszenia były związane także z taką częścią spożywczą. Ale ponieważ te zaproszenia, które zapełniłyby salę, zaznaczam, rozeszły się chyba w ciągu niecałych 2 godzin. Więc postanowiliśmy, że dodatkowo, już bez zaproszeń, będzie mógł przyjść każdy, kto będzie chciał. Koncert rozpoczął się punktualnie o godzinie 17. Babcie i dziadków przywitał przewodniczący Rady Gminy Nędza, Gerard Przybyła, w roli konferansjera niezastąpiony Piotr Scholz, a na scenie jako pierwsze Klaudia i Kasia Chwołka. Wejściówki można było odebrać bezpłatnie w urzędzie i jednej z kwiaciarni na terenie gminy. Jak pokazała frekwencja, seniorzy wyczekiwali takiego wydarzenia. Bardzo ładnie, bardzo dobrze, że coś się dzieje. Bardzo się cieszę, bo nigdy u nas nic takiego nie było jak Dzień Babci w Nędzy, więc myślę, że to jest bardzo ładnie z tej strony, że coś takiego się dzieje. No jest naprawdę bardzo, bardzo mile. Byliśmy zaskoczeni, że gmina zrobiła taką po prostu przyjemność dla tych dziadków i babci, nie? Także naprawdę bardzo, bardzo miłe. Bardzo dobrze, że takie coś jest, że można się spotkać, pobawić, no, kołacz jest, no, także dobrze jest. Zapowiedź koncertu odbiła się tak szerokim echem, że do Nędzy przybyli także goście spoza gminy. Przyszłam zobaczyć, jak to tak wygląda, nie? Trochę chciałam się pośpiewać, ucieszyć, nie? No, załatwiła mi moja córka, która niedawno urodziła synka i jako babci sprawiła taki prezent. Choć prezent od gminy Nędza w postaci zaproszenia na koncert był wyjątkowy dla seniorów z regionu, z nostalgią wspominają oni też obchody Dnia Babci i Dziadka w bardziej kameralnym gronie. 4 wnuczki i 1 prawnuczka. Wnuczki przyjechały, no, tak tradycyjnie, no, odwiedziny. A byłam w przedszkolu w Nędzy, a później w domu z wnukami. Ci, co można powiedzieć, wnuki, które na miejscu są, no to dojechali dla babci i dziadka, prawda, a reszta, no niestety telefonicznie, nie? Bo moje, część wnuków moich, no ci się jest w Niemczech, nie, także. A to jest ważne, że wnuki pamiętają o dziadku? No, no pewno, jest to największa uciecha, prawda, że maluchy pamiętają o nas, a my mamy uciechę, no jakby nie było, że nas odwiedzają i po prostu coraz lepiej, nie. Tuż po występie pierwszych gwiazd wieczoru przed sceną pojawił się Gerard Przybyła, który na to wyjątkowe spotkanie przygotował niespodziankę dla pani wójt. Jak oficjalnie ogłoszono, Anna Iskała kończy swoją przygodę z gminnym samorządem i nie będzie się ubiegała o reelekcję na stanowisko wójta Nędzy. Przewodniczący Rady Gminy podziękował pani wójt za dotychczasową współpracę. Przez te 17 lat miałem okazję blisko współpracować z panią wójt jako radny, jako przewodniczący rady, jako społecznik i organizator tego typu imprez, jak ta dzisiejsza tutaj, ale przede wszystkim jako mieszkaniec gminy Nędza. Pani wójt zawsze służyła pomocą, poradą, ciepłym słowem. Nigdy nie odmówiła wsparcia i przede wszystkim te nasze relacje, ta współpraca zawsze opierała się na wzajemnym szacunku. Chciałbym w tym momencie w swoim imieniu, myślę, że mogę też powiedzieć w imieniu dużej czy większości mieszkańców, mam nadzieję, że wszystkich mieszkańców naszej gminy,
panie wójt, podziękować za wszystkie te lata. Za zaangażowanie, za wytrwałość i za wyrozumiałość. Mam nadzieję, że wspólnie udało nam się zrealizować dużo czy wiele dobrych projektów dla naszych mieszkańców. Dla mnie osobiście był to zaszczyt, że mogłem współpracować z bardzo dobrym wójtem, ale przede wszystkim, szanowni państwo, że mogłem współpracować ze wspaniałym człowiekiem. Dziękuję pani wójt i życzę powodzenia. Ja naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Wy nie macie pojęcia, praca przez te 17 i prawie pół roku całkowicie mnie zmieniła, naprawdę. To jest, jak pierwszy raz po wyborach zadzwonił pan Zagola i powiedział, że w pierwszym podejściu zaraz wygrałam, to w życiu nie byłam taka wystraszona jak w ten czas. Ten rok, kiedy przychodzi nowy wójt, to jest rok, kiedy w życiu nie było w gminie Nędza tylu inwestycji i tyle pieniędzy już przygotowanych na te inwestycje. Tak między Bogiem a prawdą się czasami zastanawiałam, czy ich za szybko nie powiedziała, że odchodza w tym momencie. Ale tutaj panie śpiewały taką piękną piosenkę o marzeniach. Ja też mam takie swoje marzenia. I jako Anna Iskała, jako wójt, żeby to, co dotychczas zrobiliśmy, żeby nie przepadło. Żeby to było dalej realizowane tak, jak w tej chwili. Mam takie marzenie, ale to jest marzenie Anny Iskały, które nie jest związane z narzucaniem czegokolwiek państwu. Dla mnie idealnym moim następcą naprawdę byłby pan Gerard Przybyła. Przez tyle lat pracujemy razem i to człowieka się poznaje. Bo wójt to nie ma być tylko człowiek, który tam dba o drogi, o wodociągi, o kanalizację, ale też wójt, który dba o ludzi. Ja miałam takie hasło. Wójt dla ludzi, razem z ludźmi. I to widzę też u pana Gerata. Dlatego, panie Geracie, teraz oficjalnie chciałabym pana zapytać, czy to moje marzenie się spełni? Dziękuję pani wójt. Wywołany niczym do tablicy, pani wójt zapytała, powiem tak, pytania docierają do mnie już od dłuższego czasu, odpowiadam wszystkim pytającym, tak, po 18 latach w samorządzie podjąłem decyzję, że będę w najbliższych wyborach kandydował na stanowisko wójta gminy Nędza. Dziękuję pani wójt, jeszcze raz. Po tym miłym akcencie skierowanym do Anny Iskały scenę przejęły dziewczęta z trio Appassionato. Smyczkowe trio tworzone przez mieszkanki gminy po półgodzinnym występie ustąpiło miejsca innemu instrumentaliście. Do udziału w koncercie zaproszono Grzegorza Witułę. Od dłuższego czasu gdzieś szukaliśmy wykonawcy gry na tym instrumencie. Udało się załatwić bardzo ciekawy instrument i myślę, że ludzie gdzieś starsi przede wszystkim pamiętają, jak zawsze na imprezach gdzieś bawił publiczność. Dla seniorów koncert był okazją do spotkania się w gronie znajomych. Nie zabrakło tu dobrej zabawy, ale organizatorzy zadbali także o poczęstunek. Ciepła strawa, napoje i słodki koło, czy jakiego nie sposób znaleźć w okolicy. Wszystko mi smakowało. Coś wspaniałego. Bardzo lubię. Kawkę, ciasteczko nie, bo nie mogę cukru. No ciasto, kołosz dobry, herbata dobro, kawa dobro i dobra muzyka. Kasa przyjaźń, małe serduszka, olali, olali, ha. Śpiewaj dziewczynie, słodko do łóżka, olali, olali. Koncert był strzałem w dziesiątkę. Seniorzy zadowoleni i rozbawieni, a cel organizatorów zrealizowany. Ważne jest to, żeby tych starszych ludzi z domów po prostu powyciągać, żeby ta integracja do tej społeczności była
No i przede wszystkim jakieś odrobinę dobrej zabawy. Dobry stan seniorów, to znaczy, że tak, dbamy o zdrowie seniorów, czyli mamy służbę zdrowia na odpowiednim poziomie, mamy swoją aptekę, mamy tak różnego rodzaju spotkania, gdzie spotykają się z zielarzami, z osobami, które przedstawiają jakieś zdrowe style życia. A poza tym to jest nieoceniona rzecz dla następnego rocznika za seniorami, ponieważ bardzo często pilnują dzieci i oni mogą chodzić do pracy. To już praktycznie mamy inne czasy, że kiedyś tak dziadkowie, seniorzy bardziej w domu siedzieli, ale dzisiaj są inne czasy. Dzisiaj już seniorzy, można powiedzieć, są bardziej jeszcze gdzieś wyjść na imprezę jakąś właśnie, potańczyć, pobawić się. Z tego się po prostu żyje. Oderwać od codzienności przede wszystkim. A w wolnym czasie na rowerze jeżdżę, czytam książki, no tak raczej aktywnie. Rower najbardziej. Wychodzimy z założenia z moim szwagrem, który tu siedzi koło mnie, że zabawa to jest najlepsze eliksir młodości dla nas, nie? W naszym wieku już patrząc, nie? I tej dobrej zabawy w pierwszy weekend lutego z pewnością nie brakowało. Wydarzenie zwieńczył występ Grzegorza Poloczka z zespołem, który doskonale jest znany w tych rejonach. A gmina już myśli o kolejnych wydarzeniach. Gdy nasi wracają, gdy nasi wracają od pracy.